Witajcie, tutaj Ala z Lubię Tworzyć. W ostatnim filmiku obiecałam, że zaprezentuję Wam instrukcję dotyczącą sposobu produkcji kartki walentynkowej. I słowa dotrzymuję. A niniejsza karteczka wygląda tak. Do jej wykonania potrzebujemy kartki technicznej w formacie A5. Tę karteczkę składamy na pół. Potrzebujemy także nieco mniejszej karteczki, również z bloku technicznego. Ta kartka ma wymiar 9 cm na 10,5 cm. Jest ona w kolorze jasno-różowym. Smarujemy ją klejem. I umieszczamy na kartce w kolorze bordowym. Teraz przyda nam się szablon serduszka. Umieszczamy go na kartce różowej, a następnie delikatnie odrysowujemy. Co po wykonaniu tego działania będzie wyglądało tak. Następnie szykujemy kilka, nawet kilkanaście różnego rodzaju kółeczek. Kółeczka powinny mieć różne wymiary i mogą być w różnych kolorach. Ja wybrałam dwa odcienie, kolor czerwony oraz jasno-różowy. Bierzemy jedno z takich kółek. Nożyczki i tworzymy z tego kółeczka ślimaka, a wygląda to tak. Odcinamy końcóweczkę i naszego ślimaka, właściwie muszlę ślimaka, zwijamy. Odsuniemy. Troszkę popuszczamy, żeby nasza różyczka zawijas się rozwinęła. Wygląda tak. I teraz bierzemy klej, najlepiej biały, i klej umieszczamy w środkowej części. Teraz nieco przygniatamy,
aby się elementy wszystkie scaliły. I różyczka jest już. Musimy wykonać jeszcze kilka, bądź nawet kilkanaście takich różyczek, tak aby zapełniły one całe serduszko. Pokażę Wam teraz, jak to się odbywa. Przygotowałam sobie wcześniej poszczególne różyczki. Wykorzystam do tego klej biały, aczkolwiek można też użyć kleju w sztywcie. I teraz tak. Bierzemy pierwszy element. Odwracamy go do góry nogami. I nanosimy klej na jego końcóweczkę. Po czym umieszczamy w dowolnym miejscu wewnątrz serduszka. Kolejna różyczka, również odwracamy ją do góry nogami, nanosimy klej i przyklejamy do serca. I tak działamy z kolejnymi różyczkami. Klej i układamy w serduszku. Trzeba tutaj postępować bardzo delikatnie, dlatego że klej biały potrzebuje czasu na to, aby wysechł, aby wyschnąć, więc nasze różyczki będą się troszkę przemieszczać. Teraz może jeszcze czerwony. Oczywiście ja umieszczam różyczki akurat losowo. Zawsze można wykorzystać też kilka kolorów. Wtedy na pewno nasza kartka będzie bardziej urozmaicona. Póki co nasza kartka wygląda tak. Zostało nam jeszcze sporo wolnej przestrzeni, ale już ją wypełniamy. I właśnie w taki sposób się to odbywa. Na pewno najbardziej czasochłonnym zajęciem jest produkcja samych różyczek. O, zresztą jak widać, nie wszystkie jeszcze nam się prawidłowo skleiły. Ok. Teraz może jeszcze trochę różowego. I jeszcze tutaj.
tutaj. Tu. Tu też mamy wolną przestrzeń. O, możemy ją wypełnić. I możemy wykorzystać jeszcze trochę mniejsze różyczki i umieszczamy je. O, dokładnie tu. Teraz należy pozostawić karteczkę do wyschnięcia. A jeśli będą jeszcze jakieś puste przestrzenie, które można wypełnić różyczkami, to oczywiście możemy to zrobić. Póki co, jak już powiedziałam, różyczki nam się przemieszczają, ponieważ klej dobrze jeszcze nie wysechł. Jeśli zdecydujecie się stworzyć taką walentynkę, to obowiązkowo podeślijcie fotkę swojej pracy na adres mailowy bloga lubietworzyć@gmail.com. Zostanie ona opublikowana na mojej stronie internetowej lubietworzyć.pl oraz na facebookowym profilu LT. Pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia!